Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Ara History Untold. Proszę Państwa, gra, która została pokazana na Steamie w dniu 24 września tego roku, jeżeli się nie mylę. Natomiast twórcy zdecydowali się podesłać kluczyk do wersji Ultimate. Zobaczmy, z czym to się je. Oczywiście z uwagi na fakt, że jest to pierwsze spojrzenie, to tradycyjnie ja w tę grę jeszcze nie grałem. Oczywiście wszedłem tylko w ustawienia, zmieniłem rozdzielczość, wyciszyłem muzykę, ponieważ nie wiem, jak to wygląda sprawa z prawami autorskimi. Natomiast nie grałem. Także zaczynamy. Tryb jednoosobowy. Nowa gra. Xerxes the First, King of Kings of Persia, that massive invasion of Greece. I mamy, słuchajcie, wybrać bohatera. To jest takie trochę jak Anno. Z tego, co się orientuje. Cóż to za cudo tutaj? Karol Wielki. Warrior king who laid the foundations for the Holy Roman Empire. Mamy tutaj tak, plus 50% szybkości budowy w przypadku usprawnień rządowych i wojskowych, potęga, plus 20% siły jednostek dla armii w twojej stolicy, skuteczność, plus 20% produkcji rzemieślniczej wszystkich usprawnień we wszystkich miastach, dar przekonywania, dodatkowe tury plus 5 trwania złotych wieków. No dobrze, jeżeli ktoś tutaj ma ochotę przeczytać sobie, to zapauzujcie, proszę, film, tak żebyście mieli szansę na to. Natomiast wiecie co, mnie to akurat pasuje. Tak na pierwszy raz, no można byłoby w drodze losowania to ogarnąć, ale no wybierzmy. Ustawienia podstawowe, poziom trudności. Normalny, widzę hrabia, tak? Dobrze, niech zostanie. Typ mapy, wygeneruj. No dobrze, niech będzie. Czy my będziemy mieli tutaj samouczek? Zobaczmy. Limit tur, długi, 1250. Ło, matko i córko. Usuwanie graczy. Po łączeniu gra będzie eliminować najsłabsze nacje podczas przechodzenia między aktami. W przeciwnym razie tylko słabe nacje SI będą eliminowane w momencie zmiany aktu. Roślinność, no dobrze. Rudy, średnie, wszystko średnie tutaj jest. No dobra, sprawdźmy to. Oby był samouczek, bo wiadomo, że trzeba się naumieć. No i ciekawy jestem, czy Państwu przypadnie ta gra do gustu, czy też nie przypadnie. Bo różnie może być. As it is decreed. Charlemagne, the time has come for you to rise and unite the scattered realms under the banner of the Holy Roman Empire. The wilds ahead will be tumultuous, but have faith and you will persevere. By sword or by symbol, by law or by writ, you will be the one to usher in the new age and the world will be forever changed for your passing. No dobrze. Jak postanowiono, akt pierwszy. Karolu Wielki, nadszedł czas, abyś powstał i zjednoczył rozproszone królestwa pod sztandarem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Nieznane drogi przed tobą będą wyboiste, ale miej wiarę, a wytrwasz. Mieczem, symbolem, prawem lub nakazem. To ty zapoczątkujesz nową erę, a świat zmieni się na zawsze, gdy z niego odejdziesz. I to, proszę Państwa, bardzo mi przypomina tym razem cywilizację, nie? Także takie chocki chloski. No dobrze, rozpocznijmy. Zobaczmy. Czy chcesz otrzymywać porady z samouczka? Tak, oczywiście. Witamy w Ara History Untold. Pozwól nam poprowadzić cię w twojej podróży do wielkości, gdy będziesz dążyć do zdobycia prestiżu i stworzenia najpotężniejszej nacji. Kliknij lewym przyciskiem myszy dalej, aby kontynuować. Mamy przejść do widoku miasta tutaj taki. Oglądanie świata. Świat czeka na zbadanie. Używaj klawiszy WASD, aby poruszać się po mapie, lub klikaj i przeciągaj ekran myszą. Przybliżaj i oddalaj za pomocą kółka myszy i używaj klawisza Home,
aby przejść do stolicy. Po zakończeniu kliknij przycisk dalej. Dobrze. Oto lista kontrolna samouczka, na której możesz śledzić, co już wiesz i co będzie dalej. Możesz zmieniać jej położenie, ukrywać ją, a także wchodzić z nią w interakcję. Kliknij pozycję przejść do widoku miasta na liście, aby aktywować pierwszą lekcję. Dobrze, proszę. Miasto założycielskie twojej nacji jest jej stolicą i będziesz z niego zarządzać jej drogą do chwały. Kliknij sztandar miasta, aby przejść do widoku miasta. No dobrze, proszę. To jest to? Tak. Ulepszanie miast. Witaj w swoim mieście założycielskim. Musisz teraz wybrać projekt, nad którym będą pracować twoi ludzie. Projekty rozwijają się w każdej turze i obejmują takie zadania jak pobór do wojska i budowanie usprawnień, które mogą zbierać surowce, wytwarzać dobra lub poprawiać jakość życia obywateli. Kliknij wybierz projekt u góry ekranu, aby wybrać swoje pierwsze usprawnienie. No dobrze, mamy rozpocząć budowę farmy. W porządku. 15 drewna to będzie kosztowało. Zarządzanie usprawnieniami. W tych wczesnych dniach twój cel jest jasny. Przetrwać. Niezbędne materiały takie jak żywność, monety, materiały to jest co to jest? Aha, żywność to są po prostu materiały, tak? Kamienie. I drewno są kluczem do sukcesu twoich osad. Zbuduj farmę, aby upewnić się, że twoi ludzie wygenerują wystarczająco dużo żywności, aby twoja populacja mogła się rozwijać. No to proszę. I teraz ile to? 39 tur? Bo ja nie widzę dobrze. Uczta. No dobra. Nadszedł czas... Aha, no ja muszę dopiero kliknąć, tak? Nadszedł czas, aby zbudować swoją farmę. Każdy region jest podzielony na różne strefy, a każda strefa może pomieścić jedno usprawnienie. Farmy najlepiej sprawdzają się w regionach o wysokich plonach żywności lub w strefach z unikalnymi materiałami, które twoi ludzie mogą zbierać, takimi jak wełna owiec. Wybierz strefę, w której chcesz umieścić swoją farmę. No to zobaczmy, jakie tutaj mamy... Jest plus jeden... A tu chyba wszędzie będzie dokładnie to samo. No to możemy chyba... No nie wiem... Chyba tutaj możemy, nie? Dobrze. Wychodzenie z widoku miasta. Świetna robota. Twoi ludzie są na dobrej drodze do osiągnięcia niezależności agrarnej. Będą pracować nad tym projektem przez kilka najbliższych tur. Teraz musisz spojrzeć poza swoje granice. Kliknij przycisk wróć do mapy, aby wyjść z widoku miasta. Dobrze. I wybieranie jednostek. Większość świata jest ci nieznana. Twój zwiadowca może przemierzyć świat i ujawnić nowe regiony zawierające surowce lub drapieżniki, a nawet inne nacje. Kliknij zwiadowcę, aby rozpocząć. Dobrze. I teraz? Czy gdzieś musimy iść? Czy gdzieś nam każą? Czy możemy sobie wybrać? Teraz twój zwiadowca jest już wybrany, czeka na twoje pozycje. A nie rozkazy? Jego dostępne akcje są widoczne w lewym dolnym panelu lub możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na mapie, a zwiadowca domyślnie rozpocznie eksplorację za pomocą akcji przemieść. No dobrze. Aby wydać rozkaz swojemu zwiadowcy, kliknij przycisk przemieść, a następnie wybierz miejsce na mapie. No dobra, no to... Gdzieś może, no nie wiem, w którą Mańkę by się udać. Bo fajnie byłoby właśnie też myśleć o tej żyzności, nie? Mógłbym tutaj. O, ten jak szybko gania. Przeglądanie rozkazów. Aby zobaczyć wszystkie rozkazy, które wydano, w tej turze możesz kliknąć przycisk rozkazy, który otworzy panel rozkazów. Dobrze, zobacz. To jest w budowie i zwiadowca. No okej. No ale... No kliknąłem to już. Ach, rozumiem. No tak się przemieszczam, tak? Kliknij
O co im tam chodzi? No, zakończ turę, no dobrze, no ale to cały czas tu jest ten problem. No zakończmy. No może to o to chodziło. Pilne powiadomienia. Po wysłaniu zwiadowcy możesz skupić się na innych pilnych sprawach. Gdy coś ważnego będzie wymagało twojej uwagi, nad wszystkim innym wyświetli się pilne powiadomienie. Kliknij lewym przyciskiem myszy pilne powiadomienie, a w prawym dolnym rogu... tu nie ma A. Aby je wyświetlić i przejść dalej. Zobaczmy, bo to technologia. No, powiem wam, no kurczę, coraz bardziej cywilizacja, nie? Naukowcy czekają na twoje wytyczne co do tego, na co mają skierować swoje wysiłki. Technologie odblokowywane przy pomocy badań zużywanych w każdej turze mogą zapewnić różne korzyści, takie jak nowe usprawnienia, typy rządów, umiejętności twoich obywateli, a nawet prestiż. Najedź kursorem na każdą technologię, aby zobaczyć, co odblokowuje. No, kliknąć lewym przyciskiem myszy jakąś technologię, aby rozpocząć badania. Natomiast tutaj mamy tak, przechowywanie ziarna i to nam odblokuje magazyn zbożowy, chleb, spichlerz oraz ziarno ryżu. To by się przydało. Tylko, że to, jak rozumiem, to kosztuje 40 punktów nauki, tak, tych badań. Bieżąca wartość to mam 6. Mhm. Produkcja lin. Mamy rozpocząć badania. Ziołolecznictwo, fermentacja, ceramika, hodowla zwierząt. No, szczerze powiedziawszy, to też by się przydało. Tylko, że znowu dla odmiany może tutaj karma być potrzebna. Ja bym przechowywanie ziarna jednak opracował. Udało ci się wybrać swoją pierwszą technologię, a korzyści z niej płynące odczujesz po zakończeniu badań. W ARA technologie są podzielone na ery technologiczne. Aby przejść do następnej epoki, konieczne jest zbadanie katalizatora ery, który odblokowuje się po opracowaniu określonej liczby technologii. Po opracowaniu katalizatora ery nie będzie już można badać żadnych niezbadanych dotąd technologii z danej epoki. A no właśnie, więc tutaj to by trzeba było tak... Trzeba byłoby albo coś pominąć, albo po prostu zdążyć opracować no, w miarę możliwości wszystko. To on tu ma... O! Wymagane polowanie, niebezpieczeństwo. No, jakieś wilki tutaj są. No dobrze, i co teraz? Ery technologiczne. Mhm. No to teraz chyba następna tura, tak? Tura trzecia. Zobaczmy, co się dzieje na mapie. Puma. Mamy mulaka. Elegancko. Tu jest wilk, tu jest koza. Tu hiena. A ten nasz zwiadowca sobie po prostu tak ciśnie. Co to jest? Złoże miedzi. Tutaj mamy winorośle. Tu myślę też byłaby fajna żyzna gleba. A ty, synku, byś mógł przejść chyba... Dalej, nie? Tak, może. Ery technologiczne. No dobra. Co dalej można z tym fantem robić? Zobaczmy. Drewna mamy 89. Tutaj mamy jedzonka 102. Majątek 125. Akwizgranów. Nie, tak. Akwizgranów, tak? No dobrze, dziwna nazwa. O nie, ten Akwizgran to jest miasto. Czekajcie. No tak. Czyli monet po prostu. I 104 kamienia. No dobra, w porządku. Co my byśmy tutaj mogli ogarnąć? Co my tu mamy? Wielkie palenisko jest sercem twojej nacji. Kliknij, aby zbudować usprawnienie. Czyli tak, my tutaj mamy jedzonko, w porządku, tutaj nie mamy nic. Wytwarzanie.
Jakieś receptury, proszę bardzo. No dobrze. I teraz co? Rozkazy, no okej. Myślę, że tego zwiadowcy można by... O, skrytka z surowcami, ja bym go tutaj dał. Zobaczmy, co on tam zrobi. Tutaj może trzeba uważać na pumę. No dobra. I mamy teraz tę farmę ukończyć, tak? Nie przesłano żadnych rozkazów. No ja bym chciał, żebyś to zgarnął. Możesz? O, masz ilość. Aha, zgarnął. No dobra. To w takim razie możemy gdzieś dalej się udać. Aczkolwiek dobrze byłoby odsłonić tutaj te dookoła te pola. No to ciśnij tu. Zobaczymy, co się wydarzy, kiedy farmę ukończymy. Tura 7. A cóż my tutaj? Tygrysa mamy. O kurcze. Jęczmień. Zbuduj farma. Usprawnienie, aby zwiększyć tempo zbiorów dla ziarno. Musisz posiadać region. Aha, dobra. Czyli on tak na dobrą sprawę tutaj do mnie nie należy. No dobrze. No dobrze. Mamy tutaj kolejną skrytkę. Tu jakiś wilk. Okej. Ciężka praca się opłaca. Między turami czas przesuwa się naprzód. Aby zobaczyć wszystko, co się wydarzyło, najedź kursorem na co? Na stos powiadomień po prawej stronie. Czyli co, na to? Twoja farma została zbudowana. Kliknij powiadomienie lewym przyciskiem myszy, aby przyjrzeć się jej bliżej. Proszę bardzo. Dobrze, teraz gdy twoja farma została ukończona, zbiera ona więcej żywności dla twoich ludzi. Oprócz żywności może również zbierać inne zasoby, jeśli zostanie umieszczona na węźle unikalnego zasobu. Opcje zbiorów można dostosować w panelu szczegółów usprawnienia. No dobrze. Następny projekt miejski mamy wybrać. Kliknij przycisk, wybierz projekt, aby rozpocząć pracę nad kolejnym usprawnieniem. Dobrze, i co byśmy mogli? Warsztat oni chcą. W porządku, gdzie by można było warsztat ulokować? Myślę, że tutaj. No dobrze, ale zobaczmy. Warsztat to kluczowe usprawnienie dla twojej nacji, dzięki któremu możesz zacząć wytwarzać dobra. Wybierz warsztat z listy projektów i umieść go w jakiejś strefie, aby rozpocząć budowę. No to proszę. No i teraz będziemy musieli chwilę poczekać, nie? Gdzie jest ten mój miglanc? O, tu, obija się, tak? Synu. Synu. No, zostały pięknie, zostały zakończone badania. I dzięki temu odblokował nam się magazyn zbożowy. Chleb, spichlerz i ziarno ryżu. Także fajnie. Materiał eksploatacyjny, dobry, okej. Okay. Magazyn zbożowy. No dobrze. Teraz każą nam ukończyć warsztat, ale my możemy jeszcze dalej sobie technologię wybrać do opracowania. No i teraz pytanie brzmi, co by tutaj wybrać? Bo my nie mamy generalnie żadnych jednostek wojskowych. A licho, jak wiemy, nie śpi. Więc może łuczników. Ale znowu, no nie wiem. No dobrze, no niech będzie, łucznicy. Niech będzie. To 7 tur będzie trwało, tak? Jednostki bezczynne? No ja ci dam bezczynne, synu. Ciśnij tutaj. I następna tura. 10 tura. Sporo odblokowujemy. Tutaj widzę jakaś... A, to koza jest. Myślałem, że to krowa.
Natomiast nasz Miglans ma się kierować dalej i odkrywać różnorakie tutaj tereny wokół naszej, no, nazwijmy to stolicy. Zdobywanie prestiżu. Twoje działania zaczęły przynosić prestiż, przez co trafiasz na światową scenę. Nacja z najwyższym prestiżem na koniec trzech aktów gry zostanie zwycięzcą. Kliknij aktualną liczbę prestiżu, aby dowiedzieć się więcej. No to kliknijmy, proszę. Wiesz już, jak zarządzać nauką, wojskiem to nie wiem, i przemysłem swojej nacji. Aha. Czyli ten zwiadowca to takie wojsko, nie? Ale to nie jedyny sposób, aby stać się prawdziwą potęgą światową. Kliknij przycisk dalej, aby dowiedzieć się więcej o innych sposobach zdobywania prestiżu. Rząd, kultura i religia to inne ważne obszary pozwalające zdobyć prestiż. Badaj technologie związane z tymi domenami, aby odblokowywać nowe, potężne narzędzia do zarządzania swoimi obywatelami, tworzenia sztuki i literatury oraz kultywowania świętych wierzeń. Kliknij w każdą domenę, aby poznać kluczowe sposoby na zdobycie prestiżu w każdej z nich. No dobrze, rząd, zobaczmy. Zdobywaj prestiż zakładając miasta, osiągając wysokie statystyki jakości życia w każdej turze i wypełniając cele aktu. A, czyli jakieś misje tam podejrzewam. No dobra, dalej. Religia. Zdobywaj prestiż za pomocą religii, rozpowszechniając ją w miastach i odblokowując wersety religijne. No mówię wam, kuźwa cywilizacja jak mordę szeju. I kultura. Zdobywaj prestiż po ukończeniu arcydzieła, następnie zdobywaj dodatkowy prestiż za każdą turę, w której arcydzieło jest eksponowane jako część zestawu arcydzieł. No dobrze, dobrze. Mam to po prostu kliknąć, tak? No tak, no i teraz tutaj mamy jakość życia 22, załóż nację 25, ok. Religia. Tutaj jeszcze nie mamy nic. I kultura też jeszcze nic nie mamy. Twoje miasto urosło do drugiego poziomu. Gdy populacja twojego miasta urośnie do określonej wielkości, twoje miasto awansuje. Miasta o wyższych poziomach mają większe potrzeby, ale także zapewniają ekscytujące możliwości. Przejdź do swojego miasta, aby sprawdzić, co nowego jest na tym poziomie. No dobra. Przechodzimy do miasta. Przejmowanie region. Większa populacja oznacza zapotrzebowanie na więcej ziemi. W miarę zdobywania kolejnych poziomów miasta odblokujesz roszczenia, co pozwoli ci rozszerzyć granice swojego miasta o otaczające je rejony. Aby uzyskać dostęp do ich zysków i surowców naturalnych. A to nie było tak, że w cywilizacji tam miasta nowe zakładaliśmy? Chyba tak, z tego co pamiętam. No dobrze. Teraz mamy kliknąć ikonę flagi i mamy sobie wybrać, tak? Każdy region ma swój zysk, surowce, ograniczenia, a nawet zagrożenia. Aby zbierać jak najefektywniej, upewnij się, że teren został oczyszczony z dzikich zwierząt, a następnie zbuduj na nim usprawnienia. A im więcej stref, tym więcej miejsca dla tych usprawnień. Po zapoznaniu się z dostępnymi opcjami, kliknij region, który chcesz przejąć. Ciekawi mnie to oczyszczanie z dzikich zwierząt. Natomiast zobaczmy, no tutaj monetek jest więcej. Tutaj mamy dużo drewna, no też dwie monetki, kamień oraz jabłuszka, czyli tutaj ja rozumiem, że to jest żywność, tak? Ale ja na razie mam na plusiku. Ja bym wybrał tutaj to, ewentualnie to, ale chyba to jednak. Potwierdź. Region przejęty. Teraz, gdy już zgłoszono roszczenie, formalnie rozszerzy granice miasta w następnej turze. Gdy tylko zdobędziesz region, twoi ludzie szybko zaczną uprawiać ziemię i zbierać surowce. Nadal przewódź swojemu ludowi. Dobrze. Dobrze, będę, ale to od widzów zależy, czy będą chcieli to oglądać. Natomiast ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Rozważcie zostawienie łapki w górę, rozważcie zostawienie suba. No i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy
należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.